fajnych czasach przyszło nam żyć. Gry wideo mogą stać się dziełem sztuki. 3 lata temu jeszcze nieznany nikomu wcześniej kompozytor poziomem artyzmu przebija najnowsze dzieła takiego tuza jak Hans Zimmer. Gareth Cocker pojawił się podobnie jak Ori and the Blind Forest, właściwie znikąd i zachwycił. Sama gra opowiada historię Oriego, małego stworzenia, które zamieszkało w lesie wraz ze swoim wielkim przyjacielem. Ich życie to sielanka, wokół zieleń puchnie od soczystości, a mnogość owoców sprawia, że dni upływają bez trosk. Oczywiście do czasu. Jak jest z muzyką? Potężnie. Muzyka jest idealnie zespolona z szatą graficzną i scenariuszem. Widać, że Cocker faktycznie czerpał inspirację z grafik koncepcyjnych i scenariusza. Całość natychmiast przywodzi na myśl takie filmy jak Mój sąsiad Totoro czy Księżniczka Mononoke. Jest baśniowo i przestrzennie. Światło i cień są ważnym elementem zarówno dla oczu, jak i uszu. Inspiracja muzyką Joe Hisaishiego jest oczywista, ale Cocker robi o wiele więcej. Motyw przewodni wchodzi łatwo w pamięć i często pojawia się w większości utworów na soundtracku grany na przeróżnych instrumentach. Wyraźnie słychać wpływ muzyki azjatyckiej, chociaż jest bardzo europejsko. Na 32 utworach słyszymy ciekawie strojone bębny, dęciaki i smyki typowe dla muzyki filmowej. Atmosfery są genialnie syntezowane, brzmią bardzo organicznie, przez co wklejają się w mnogość instrumentarium. Ewidentnie słychać 4 lata wytężonej pracy i dbałości o najdrobniejsze detale. Co chwila odkrywamy kolejne elementy w kompozycjach, a to zaskakuje w najlepszy sposób. Licznie testować dopasowanie do reszty tytułu tak, by narracja wraz z warstwą audiowizualną stały się nierozerwalne, jednocześnie dbając, by muzyka była jakością samą w sobie. To właśnie ten rozciągnięty w latach proces i zaangażowanie kompozytora w sprawdzanie gry pod kątem autorskiej twórczości sprawiły, że jeszcze nie raz usłyszymy nazwisko Garetha Cockera. A już niebawem na Game Music Festival nie tylko usłyszymy jego twórczość do Ori and the Blind Forest, ale również będziecie mieli okazję poznać go osobiście. Dlatego serdecznie zapraszam.